Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolega Sebastian Ostojalnicki z miejscowości Czerski jest organizatorem wspólnego gołębnika, który w tym roku troszeczkę będzie miał nazwę zmienioną, a mianowicie się nazywa, tak jak tu widzimy za nim, MWG Kaszuby. Natomiast wcześniej się nazywał wspólny gołębnik Czersk. No, czym zmiana była nazwy podyktowana, to nie wiem, ale kolega nam może tam powie, on tak dopatrzył się, że to jest często są tak zwane Kaszuby Południowe, tak? Dobrze mówię? No, Chojnice są w tym roku organizatorem zjazdu Kaszubów. Dobrze, to właśnie tak się tutaj, ja wprawdzie tutaj w tych okolicach też mieszkam, ale tak nie czułem nigdy, żeby to były Kaszuby, ale powiedzmy... Ja też się czuję co prawda związany z tym regionem, z tego względu, że moja rodzina pochodzi z Kościerzyny. Między innymi twórca hymnu polskiego, Józef Wybicki, to też mój jakby dziad jest, pradziad. Jak moja córka się dopatrzyła, porobiła drzewo genealogiczne, chyba na język polski, to ona jest siódmym pradziadkiem. Aha. Tutaj widzimy, bo to właśnie przypomnijmy, Józef Wybicki tutaj też właśnie tam jest. W Będominie jest Muzeum Hymnu Polskiego. Tak, właśnie, dobrze. I teraz jak już mamy... A właśnie jego matka była z domu Lniska. To teraz już mamy wyjaśnioną to niejako, skąd się bierze ta nazwa MWG Kaszuby. Przypomnijmy, w zeszłej edycji to były cztery edycje, nazywał się gołębnik, wspólny gołębnik Czersk, teraz jest MWG, monitorowy wspólny gołębnik Kaszuby. Tutaj widzimy. Klikając na adres WG Czersk również też wejdziemy będzie, na tą stronę, bo jest przekierowanie. Nie? Tak, także tutaj teraz będziemy mówić teraz o tym gołębiu, między innymi, którego kolega trzyma w dłoni, bo jest to gołąb, który pochodzi z hodowli. No najpierw może o tym gołębiu, bo tutaj podobnie jak w latach poprzednich kolega Reichardt tutaj, no tym razem on nie wybierał, bo ja wybrałem gołębia, ale rocznie sobie... tu jakby ofiaruję tutaj jednego gołębia, żeby wylosować go wśród uczestników, którzy teraz dokonają wpłaty. Zresztą mogą jeszcze swój udział zgłosić na tegoroczną edycję, bo jeszcze wciąż zapisy trwają i wpłacą przynajmniej tą zaliczkę w kwocie 400 zł do 20 marca. Wezmą udział w losowaniu tego gołębia. Bo to jest gołąb, który pochodzi, widzę, w rodowodzie. Ten pochodzi Wandajka. Z Wandajka. Tutaj wcześniej, jak zdjęcia robiłem tym gołębiom, bo część gołębi jest zresztą wystawiona na giełdzie. Cały czas przecież wystawiam te gołębie od Reichardta. Kolega tutaj wybrał tego gołębia. No i myśleliśmy w ogóle, że to samica będzie, ale okazał się z samczykiem. Tak z boku właśnie no, piękne oko ma, pochodzi no, praktycznie z każdej strony jest kanibal, ale też jest gołąb z DiCaprio od Leo Hermansa. Jego dziadkiem. Widzę, matką jest z hodowli Ruitenberga, samica na holenderskim numerze, natomiast ojcem jest... Ale oryginał... też 100% Van Dijk, a samczyk jest oryginał od Van Dijka, nie? Z DiCaprio i z kanibala. Także... I ten gołąb jest dlatego, który będzie losowany wśród osób, które do 20 marca. Do 20 marca wpłacą przynajmniej tą zaliczkę w kwocie 400 zł. Dobrze. Chciałem jeszcze wspomnieć, że od 20 marca również przyjmujemy gołębie. Jest termin, zaczyna się termin jakby przyjmowania gołębi na wspólny gołębnik. I będziemy też mieli takie coś, bo my 23 marca wspólnie z Sebastianem też będziemy tam w hali Galerii Szypulisson, kiedy będziemy mieli kiermasz gołębi młodych, to osoby ze Śląska, które tam są, to zachęcamy, że mogą wykorzystać ten moment i przyjechać tam do Galerii Szypulisson i te gołębie koledze Sebastianowi już powierzyć. To już nie trzeba będzie tych gołębi po prostu wysyłać pocztą, czy w jakiś inny sposób dostarczać. Zawsze jest to ułatwienie. Tak, tu jest takie tablo przygotowane z tym gołębiem. Ja tylko powiem, że gołąb też z tej hodowli, którego wylicytował swego czasu, bodajże dwa lata temu, kolega Babiński Mariusz. Po tym gołębiu wychował gołębia, który w zeszłym roku na Korabi z 500 ponad kilometrów był piąty bodajże z finału. Dobrze. Tak, to mamy tą promocję związaną z płatami dla uczestników, którzy będą brali udział w tym roku w rywalizacji na wspólnym gołębniku. Także zachęcamy wszystkich, no wszystkie informacje związane ze wspólnym gołębnikiem, jak wygląda rywalizacja. Tak, może powiem o opłatach, bo też często, w każdym razie, bo często też się są pytania, czy trwają zapisy. Zapisy wciąż trwają. Opłata od gołębia wynosi 400 zł. Jest taka poza tym rywalizacja sportowa, gdzie gołębie nie będą w podziale nagród. Wtedy opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 600 zł. To jest cena netto czy brutto? Brutto. 600 zł brutto za drużynę 6 gołębi. Za drużynę 6 gołębi jest też promocja
wtedy wychodzi taniej niż 400 zł, wtedy za pełna opłata wynosi za tą drużynę 6 gołębi 2000 zł. Rozumiem. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tutaj rywalizacją na wspólnym gomniku w Czersku, w wspólnym gomniku MWG Kaszuby, a wszystkie informacje związane z jak wygląda rywalizacja, jakie są zasady rywalizacji, jakie nagrody będziemy mogli 23 marca się bezpośrednio od kolegi Sebastiana w Galerii Szyjkulisą w Katowicach dowiedzieć. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.